znamy zwycięzców tegorocznego konkursu Europa to me. Przez ostatnie tygodnie mieszkańcy całej Polski pokazywali, jak fundusze europejskie zmieniły ich życie, lokalne społeczności i kraj. Edyta Madej, która zgłosiła przebudowę bulwaru Nadwarciańskiego w Gorzowie Wielkopolskim, decyzją internautów zwyciężyła. Fundusze europejskie na lata 2007-2013 pozwoliły na dofinansowanie różnorodnych projektów. Te środki zmieniły nie tylko nadwarciańskie bulwary w Gorzowie Wielkopolskim, ale również tysiące miejsc w całym kraju. Sprawdźcie to na www.europatomy.eu. Europa to my!